Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z Polski. Jesteśmy na stacji BP, przy stacji BP. Powiem Wam, że gdyby Niemiec albo Francuz płacił za paliwo 5 euro, to szlag jasny by go trafił. Zapłakałby się albo wylądował w wariatkowie. Niestety, ale w Polsce paliwo kosztuje 5 zł, ponad 5 zł. Ale trzeba to przeliczać na zarobki. Gdyby tak Polak dojeżdżał do pracy 50 km dziennie, robiłby dziennie 100 km. Przy małym spalaniu około 6 litrów, dajmy na to, musiałby zapłacić ponad 30 zł za paliwo. 20 dni miesięcznie w pracy to jest 600 zł. Gdyby tak Niemiec albo Francuz tyle zapłacił, to też by go jasny szlak trafił. To znaczy, że Polak płaci ponad jedną trzecią swojej pensji za paliwo. To jakby Niemiec albo Francuz zapłacił przy najniższej krajowej oczywiście 400 euro miesięcznie. I to tylko pokazuje, jaka różnica nas dzieli, jeśli chodzi o zarobki, bo sama cena 5 zł to wciąż jest taniej niż w Niemczech czy we Francji, ale zarobki są dużo niższe, przepraszam. I de facto wychodzi na to, że płacimy 3-4 razy więcej za paliwo. Oczywiście zakładając nasze zarobki tutaj w Polsce. Ja mówię cały czas o najniższej krajowej, nie o tych, którzy zarabiają 10 tysięcy, bo tacy też są. Ale w małych miastach, na wsiach zarabia się najniższą krajową. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z naszej pięknej, kochanej Polski, z cenami szalonymi i zwariowanymi. Trzeba coś z tym zrobić, trzeba więcej zarabiać. W Polsce najniższa krajowa netto musi wynosić 3000, żeby zrównać się tą ceną, żeby ten poziom zrównał się, 3000. Wtedy żyłoby się naprawdę pięknie. Cześć!